Cześć, w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć kilka słów na temat Porsche Cayenne z roku 2008, do którego zamontowaliśmy instalację LPG. Zapraszam do oglądania. Pod maską znajdziemy silnik z bezpośrednim wtryskiem benzyny o pojemności 4,8 litra, a także mocy 405 koni mechanicznych. Porsche Cayenne pierwszej generacji zostało po raz pierwszy zaprezentowane w 2002 roku. Cayenne powstało w wyniku kooperacji z grupą Volkswagena, w której Porsche posiadało wówczas większościowe udziały. W ramach wspólnego dodania do swoich ofert luksusowych aut sportowo-użytkowych klasy wyższej. Volkswagen użyczył platformy E, na której powstał Volkswagen Touareg. Zaś przedłużona wersja tejże płyty posłużyła firmie Audi, będąca także w kooperacji z grupą Volkswagena, do zbudowania Audi Q7. Koncepcja auta, jak i nadwozie, budzą wśród miłośników spore kontrowersje. Cayenne zostało poddane faceliftingowi w 2007 roku i ten właśnie model, który widzicie, jest po faceliftingu. Zmianom uległo nadwozie oraz gama silników. Wszystkie jednostki są wyposażone w bezpośredni wtrysk benzyny, mają zwiększoną moc, a także zużywają mniej paliwa. Podstawowa jednostka miała od tego momentu pojemność 3,6 litra, a także moc 290 koni mechanicznych. Natomiast w wersjach S i Turbo pojemność została zwiększona do 4,8 litra, moc wynosiła odpowiednio 385 oraz 500 koni mechanicznych. Na początku 2008 roku powstała wersja Cayenne GTS, którą właśnie prezentujemy. Miała ona wypełnić lukę pomiędzy wersją S oraz Turbo. Jej silnik o pojemności 4,8 litra generuje moc 405 koni mechanicznych, a także moment obrotowy na poziomie 500 Nm, taki sam jak w Cayenne S. Samochód jest standardowo wyposażony w stały napęd na 4 koła oraz ręcznie blokowany centralny dyferencjał wzdłużny i poprzeczny. Jak widzicie, skórzane wnętrze samochodu jest bardzo eleganckie, niemniej jednak kolor jest nieco kontrowersyjny, ponieważ posiada tyle samo zwolenników, co i przeciwników. W tym samochodzie mamy też automatyczną skrzynię biegów, a średnie spalanie benzyny wynosi od 13 do 18 litrów na 100 km. Natomiast po zamontowaniu instalacji LPG spalanie gazu wynosiło między 14 a 15 litrów plus około 3 litry benzyny. Zasięg na gazie to około 350 km. Zbiornik toroidalny ma całkowitą pojemność 60 litrów, przy czym możemy zatankować 48 litrów gazu. Na życzenie klienta zamontowaliśmy większy zbiornik toroidalny, który nieco wystaje. Jednak współpracujemy z firmą tapicerską, która wykonała dla nas dobrze dopasowaną podłogę bagażnika. Wlew gazu znajduje się obok wlewu benzyny. Zwróćcie uwagę, jak estetycznie jest zabudowany i nie ma konieczności stosowania adaptera. Jak możecie zauważyć na naszym kanale YouTube'owym, wykonujemy instalacje LPG do różnorodnych samochodów, a dzisiejszy przypadek doskonale to potwierdza. Ze swojej strony zapraszam również do zasubskrybowania tego kanału, a także zapraszam na www.gazautomix.pl. Tam możecie zadawać pytania odnośnie wyceny instalacji. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję. Do zobaczenia.